Robert Biedroń, proszę Tuska, by nie opluwał lewicy, cyniczna i destrukcyjna droga. Robert Biedroń apeluje do Donalda Tuska. Chciałbym, by Donald Tusk powiedział mi twarzą w twarz, osobie, która jest codziennie opluwana przez władzę za to kim jest, że współpracuje z PiS. Chciałbym, by Donald Tusk powiedział twarzą w twarz Annie Heuring wielgus która walczy z pedofilią w kościele, że współpracuje z PiS. Chciałbym, by Donald Tusk powiedział twarzą w twarz Magdzie Bijat, która była gazowana podczas strajku kobiet, że współpracuje z PIS Ciebie, Donaldzie, tam nigdy jeszcze nie widziałem, znak zapytania powiedział współprzewodniczący nowej lewicy Robert Biedroń, odpowiadając na słowa lidera platformy obywatelskiej. Podczas piątkowego briefingu w Zambrowie Podlaskie, Tusk był pytany o współpracę z lewicą. Zadaje pytanie. Czy to, że współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty i jego współpracownicy nieustannie w pisowskich mediach koncentrują się na atakach na inne partie opozycyjne, oznacza, że po wyborach można się spodziewać jego współpracy z prezesem PIS Jarosławem Kaczyńskim, powiedział Tusk: Według lidera po każdego dnia dostajemy po raz kolejny odpowiedź że tak, tego typu ryzyko istnieje. Tusk stwierdził przy tym, że każdego dnia widać wyraźnie gotowość do takiej politycznej współpracy i wspólnych akcji przeciwko innym partiom opozycyjnym, jakie Partia Włodzimierza tego, wspólnie z mediami pisowskimi prowadzą. Biedroń, cyniczna i destrukcyjna dla opozycji droga opluwania lewicy do wypowiedzi lidera po w rozmowie odniósł się Biedroń. Chciałbym, by Donald Tusk powiedział mi twarzą w twarz, osobie, która jest codziennie opluwana przez władzę za to kim jest, że współpracuje z PiS. Chciałbym, by Donald Tusk powiedział twarzą w twarz Joannie Heuring wielgus która walczy z pedofilią w kościele, że współpracuje z PiS. Chciałbym, by Donald Tusk powiedział twarzą w twarz Magdzie Bijat, która była gazowana podczas strajku kobiet, że współpracuje z PiS. Ciebie, Donaldzie, tam nigdy jeszcze nie widziałem, powiedział polityk nowej lewicy. Proszę, by Donald Tusk szedł z cynicznej i destrukcyjnej dla opozycji drogi opluwania lewicy, która jest największym przeciwieństwem PIS ze wszystkich partii, zaapelował Biedroń. Nasi wyborcy i lewicy, i platformy oczekują współpracy, a nie podgryzania się po kostkach. Także, Donaldzie, nie idź tą drogą, drogą która służy tylko i wyłącznie jednej osobie, Jarosławowi Kaczyńskiemu, i otwiera drogę do kolejnej wygranej pis -owi. Jeśli wróciłeś, by pomóc nam pokonać PIS, wspieraj nas. A niedziel, stwierdził Biedroń. Tusko, lewicy przewodniczący platformy, był pytany na briefingu, co powinno się wydarzyć po lewej stronie sceny politycznej, by opozycja mogła przejąć władzę w Polsce i czy on stworzy jakieś propozycje dla tej części sceny politycznej. Dopytywano go, czy jego zdaniem powinna powstać koalicja. Tusk zaznaczył, że nie przypomina sobie ani jednego zdania, w którym atakowałby polską lewicę. Zadaje pytanie, czy fakt, że Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy są nieustannie obecni w pisowskich prorządowych mediach i tam koncentrują się wspólnie z pisowskimi aparatczykami na atakach na inne partie opozycyjne, na mnie, na po. Czy to jest do zaakceptowania? I czy to oznacza, że w przyszłości można się spodziewać współpracy pana Czarzastego z Kaczyńskim także po następnych wyborach, co zmarnowałoby wysiłek i nadzieje milionów Polaków? powiedział lider po.